pytania od mieszkańców Hordonu, czytelników bydgoskich gazet codziennych, Ekspresu Bydgoskiego, Gazety Wyborczej i Gazety Pomorskiej. Zaczynamy od pytania przekazanego przez Ekspres Bydgoski. Pytanie do pana prezydenta. Jeśli pan prezydent uznaje, że któryś z jego współpracowników ma odpowiedzieć na to pytanie, to oczywiście jest wola pana prezydenta. Zaczynamy od tego pytania z Ekspresu Bydgoskiego, a pytanie dotyczy przystanku autobusowego przy ulicy Kaliskiego 24/26. Tutaj mieszkańcy proszą, by zatrzymywały się na nim także autobusy linii 70 i 93, choćby na żądanie. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o usytuowanie przystanków, najpierw ogólnie, a potem tutaj się odniosę. Usytuowanie przystanków, Zarząd Dróg analizuje każdy tego typu sygnał, który wpływa. Zawsze to jest kompromis i trzeba szukać kompromisu między dwoma kwestiami. Szybkością dotarcia i wygodą związaną z tym, że wysiadam u siebie pod domem. I to nie jest łatwy dylemat, bo chcemy, aby komunikacja pozwala nam szybko gdzieś dotrzeć, a jednocześnie nie chcielibyśmy za daleko do tego przystanku mieć, ale jedno z drugim się wyklucza, tak jak właśnie w tej ankiecie często się wyklucza. Stąd w Bydgoszczy obowiązuje pewna reguła, zgodnie z którą do przystanku czy przystanki tak się lokuje w śródmieściu gęściej, na zewnątrz miasta, na obrzeżach miasta nieco rzadziej, gdzie dystans do przystanku to jest od 300 do 800 metrów. Takie obowiązują standardy. Ja osobiście mam czyste sumienie, bo mam do przystanku 780 metrów, także i całe życie tak miałem i pewno będę miał. Także trzeba wybierać. W tym przypadku ta prośba, która tutaj dotyczy sytuacji takiej, gdzie tak naprawdę do tego przystanku jest maksymalnie 350 metrów, więc nie ma tutaj aż takiej wielkiej potrzeby lokowania nowego przystanku. Dodatkowo linia, która tu jest wymieniona, linia numer 93, jest linią przyspieszoną, więc tym bardziej jest to sprzeczne z pewną filozofią całego systemu, gdzie ktoś, kto wsiada do autobusu przyspieszonego, zależy mu na szybkim dotarciu. Wiemy, że korki w mieście są, więc kolejne przystanki na pewno ten proces opóźnią. Ale tak jak mówię, miasto się zmienia, powstają nowe domy i nieraz się zdarza, albo przy remontach, modernizacjach, przy uruchomieniu na pewno linii tramwajowej do Fordonu będzie to potrzebne, zachodzą zmiany w lokalizacji przystanków, zarząd dróg to jest otwarty i każdorazowo taki sygnał analizuje, przy czym, tak jak mówię, przesunąć przystanek to jest jednym zrobić dobrze, drugim zrobić źle, bo jak przystanek będzie 100 metrów dalej, to znaczy ktoś inny ma 100 metrów do niego musi dalej przejść, inny ma o 100 metrów mniej, więc to nie są łatwe decyzje i staramy się w tym momencie nie spoglądać na interes osób, które do nas się zwracają, tylko spoglądać na całość jako system. Kolejne pytanie, przekazane przez czytelniczkę lub czytelnika Gazety Wyborczej. Dlaczego tramwaj nie będzie dojeżdżał do centrum Fordonu, czyli do skrzyżowania ulicy Twardzickiego i Pelplińskiej w rejon targowiska? Tutaj mam także obecnych, i raz po raz się pozwolę posiłkować, szefów spółki Tramwaj Fordon. Szanowni państwo, ten projekt jest elementem dużego projektu, który nazywa się Big City. W ramach tego projektu, który obejmuje szybkie skomunikowanie kolejowe w Bydgoszczy i Torunia oraz rozbudowę układu tramwajowego w Toruniu i w Bydgoszczy, była określona ilość środków finansowych. My w tej ilości środków mieliśmy określoną pulę i w ramach tej puli zostało zaprojektowane i będzie zrealizowane, i tu już nie ma odwrotu, linia tramwajowa w takim kształcie, w jakim jest zaprojektowana, aczkolwiek patrząc, jak Fordon się rozwija i jak można by jeszcze alternatywnie pewne inne rozwiązania tramwajowe wykonać, na pewno tereny będą w tym kształcie, który dzisiaj jest prezentowany, w razie czego tutaj jest pan prezes spółki Tramwaj Fordon, można projekt obejrzeć, w tym zakresie będzie zrealizowany. Ale także chcemy, teraz przygotowując się do nowej perspektywy środków unijnych 2014-2020, chociaż nie wiadomo, na ile ta Grecja nam przeszkodzi, aby to był dobry dla całej Polski budżet, Unia Europejska chce wspierać ekologiczny transport. I myślę, że to może być także moment, aby w sposób znaczący albo nawet docelowy
przygotować projekty związane z infrastrukturą tramwajową w mieście. W tym wiem, że jest także rozważana pewne rozgałęzienie tejże linii, która tutaj ma być. I wówczas, jeżeli będą środki, jak zawsze zaznaczam, będzie można to zrealizować. Do każdej z gazet Ekspresu Bydgoskiego, Gazety Pomorskiej, Gazety Wyborczej, czy też każda z gazet przekazała po 5 pytań do prezydenta. No to druga tura, zaczynamy od Ekspresu Bydgoskiego. Co miasto ma zamiar zrobić z nieużytkiem leżącym po południowej stronie ulicy Akademickiej u zbiegu Kaliskiego, zwanym popularnie Kurwidołkiem? Tak tutaj jest napisane. Brzydko to się bardzo nazywa. Ja na te pierwsze pytania mam ten komfort, że mam ściągę, bo prosiliśmy media, aby dzień wcześniej dały mi szansę się z nimi zapoznać, tym bardziej, że wiele spraw trzeba wyjaśnić w Wydziale Geodezji, w administracji budowlanej, czy ktoś chce budować, czy jest pozwolenie na budowę, kto jest właścicielem gruntu, więc tutaj skorzystam z tejże ściągi. Tak jak tutaj mam przygotowany materiał, jest to teren, który w 90% jest terenem prywatnym, przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe. Podmioty, czyli głównie deweloperzy, są właścicielami tego terenu. I to, tak jak przy tym pytaniu dotyczącym Białego Marketu, władztwo prezydenta to jest tylko sprawdzenie, czy nie ma tam pewnych zagrożeń, czy sanitarnych, czy środowiskowych. I niestety, no niestety, bo chciałbym, żeby to było ładnie albo zabudowane, albo zagospodarowane miejsce, nic więcej zrobić nie mogę. Pytanie z Gazety Pomorskiej, przekazane do Gazety Pomorskiej. Czy zgodnie z obietnicami w Fordonie powstanie kolejna szkoła podstawowa lub zespół szkół? Pytanie dotyczące oświaty zawsze jest bardzo trudne, bo szanowni Państwo, ubywa nas jako Polaków, ubywa nas jako dzieci. Spadek następuje w ilości także tych, którzy do tych szkół naszych bydgoskich chcą chodzić. Stąd teraz po raz z wielkimi emocjami przeprowadza się procesy związane z likwidacją szkół i tylko i wyłącznie dlatego, że jest mniej dzieci. Ale odwrotna sytuacja jest w Fordonie. W Fordonie, który cały czas się rozrasta i chcąc zaspokoić potrzeby tych, którzy tutaj mieszkają, wiemy, że zachodzi potrzeba budowy co najmniej jednej szkoły przy Bora Komorowskiego i ten projekt, przygotowujemy się do niego, chcielibyśmy także, aby od roku 2014, znowuż ze wsparciem środków unijnych, rozpocząć jego realizację. Wiem, że z tamtego obszaru niektóre dzieci mają ponad 2 km do szkół, do których dzisiaj uczęszczają, tak być nie powinno. Także na pewno jest to bardzo poważne problem do załatwienia i na pewno go załatwimy. Kolejne pytanie z Gazety Wyborczej. Ratusz nie znalazł pieniędzy dla CKK Wiatrak. Fordoniacy zostali więc bez sali widowiskowej. Czy jest w planach budowa takiej sali, na przykład przy MDK numer 5, przy MDK 5, który od lat organizuje mnóstwo wspaniałych imprez? Szanowni Państwo, sprawy związane z brakiem właściwej oferty kulturalnej dla Fordonu to są bardzo częste i interpelacje i głosy, które są i to są słuszne głosy, bo tak naprawdę nie ma tutaj tej oferty tak pełnej, jaka jest na przykład w centrum miasta. Pytanie dotyczy Fundacji Wiatrak. Otrzymałem, myślę, miesiąc temu prośbę radnych fordońskich o to, aby zgodnie z wnioskiem szefa fundacji przeznaczyć 1 000 000 zł na wyposażenie sali widowiskowej. Powiedziałem nie, ale chciałbym, abyście Państwo słyszeli, dlaczego nie. Projekt, który realizuje Fundacja Wiatrak, łącznie oceniany na kwotę 3,20,25 mln euro, został wpisany na listę projektów kluczowych naszego województwa i w kwocie ponad 2,11,11 mln euro uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. To zostało nam do rozliczenia 1,20,24 mln. Tenże projekt był
zgodnie z informacjami, które pozbierałem, a są w Urzędzie Miasta, wsparte kwotą 2,5 miliona złotych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prezydent Dąbrowicz w 2010 roku przeznaczył kolejny milion na realizację tego projektu. I teraz co roku Fundacja uczestnicząc w konkursach uzyskuje kwoty związane z działalnością, która tam jest realizowana. Uznałem, że przeznaczanie kolejnego miliona złotych to nie jest, powiem, uczciwe wobec innych, ponieważ zasadą realizacji pewnych projektów, tych, które są szczególnie współfinansowane przez Unię Europejską, to jest posiadanie wkładu własnego, a resztę, wkład własny to są własne środki, a nie cudze gdzieś zdobyte, resztę dokłada Unia Europejska. W tym przypadku, tak jak sumowałem te wszystkie kwoty, to tego wkładu własnego nie dostrzegłem, a spoglądając i sumując je razem, to praktycznie i środki unijne, to są publiczne pieniądze, ministerstwo publiczne pieniądze, urząd miasta czy budżet miasta publiczne pieniądze. Uznałem, że nie tędy droga, tym bardziej, że to nie jest nasz miejski obiekt, którym miasto mogłoby w swobodny sposób dysponować i realizować działalność, która tam by mogła być realizowana.